Juliet MMF Radio prezentuje. Z pracowni artysty. Odaś, weźmiemy skrzypce i pogramy coś? Odcinek pierwszy. Me, myself and my second self. Martyna Pastuszka. Tak, F. Definitywnie. No tam jakaś równoległość, nie? Taka dosyć F. Początek i one. Coś jest tak pięknego w pięknym dźwięku, w dobrym, doskonałym brzmieniu. Przecież to jest cudo. Brzmienia widzę jako kolory i jako temperaturę. E-dur akord z takim trochę głośniejszym kontrabasem ma w sobie ciepło takiego wiatru. Wiatr, który okala skórę tak bardzo, że jest ciepło, że właściwie nie odczuwa się wiatru, tylko temperaturę. I to jest E-dur, to jest poczucie bezpieczeństwa. Albo E-dur to jest z kontrabasem i z waltorniami. Dla mnie jest na przykład relacją bardzo bliską o podłożu na przykład miłosnym. Martyna ma taką umiejętność, że ona odpowiada na pewne pytania, zanim są jeszcze postawione, zanim są zadane. Ona daje pewną odpowiedź, ona wyprzedza pewną rzeczywistość muzyczną, powiedziałbym w ten sposób. Nie powielamy pewnych schematów, tylko rzeczywiście cały czas tworzymy i wychodzimy naprzeciw jakimś obrazom, których do tej pory nie znaliśmy. Moja siostra to była idealna uczennica. Bardzo dobrze się uczyła, byłyśmy w tej samej szkole. No a mnie już w siódmej klasie na pierwsze pół roku zabrakło tak zwanej pary i pierwsza jedynka na półrocze z nauki o muzyce. Natomiast Gardiner, można powiedzieć, jest takim prezentem od niej. Ojciec z mamą dbali o to, żebyśmy potrafiły się komunikować, więc drzwi zasadniczo były otwarte do pokojów. Tym samym, jeżeli ktoś puszczał muzykę z jednego pokoju, gdzieś tam wszyscy gremialnie musieliśmy się zgodzić, że to jest rzeczywiście utwór, który chcemy słuchać. Ten Gardiner, Hogut, Hrewehe, Reinhard Goebel i wielu innych, Paul McCreesh. To taki prezent od Karoliny, który dostałam. No jeżeli ona zaczęła tego słuchać w wieku lat 18-19, to ja to dostałam odpowiednio mając 13-14 lat. Ja zdobywając różne doświadczenia, grając we Francji, grając w Niemczech, w Austrii, w Holandii, w Anglii, jakieś 8 lat temu stworzyłam swoją własną orkiestrę. Aha. Mam tu kilka zdjęć. Rzeczywiście, można grać na flecie i na oboju i się uśmiechać. To jest dla mnie w ogóle, musiało być coś bardzo zabawnego w sumie. Ten Manuel Oron z nami jest od początku. Tutaj też następna osoba. Rzeczywiście Och od początku był takim kolektywem osób, totalnie poświęcając się. Dosyć dużo żywych emocji, tak, rzeczywiście. Taka ekipa fascynatów, można powiedzieć. Uczę się, jak robić, żeby na tych próbach było dużo radości i jest tego chyba znacznie więcej teraz, niż było kiedyś, co? Tak. Oddechu myślę, że udętych na przykład. To ma olbrzymie znaczenie dla intonacji. Atmosfera na próbie. Ja sobie wyobrażam, że jak ktoś jest strasznie zestresowany i pokazuje takim krótkim, nerwowym ruchem grupie dętej, jak ma zaatakować dźwięk bez przestrzeni wcześniej na pomyślenie o tym, że oni muszą oddychać. Bardzo często nie myślimy my jako skrzypkowie, pokazując wejście dętym instrumentom, że oni muszą wziąć oddech, czyli musimy wziąć jakby zanim jeszcze oni wezmą oddech, jeszcze wcześniej jakby dwie miary musimy pokazać, nie? Często. A bardzo często zapominamy, bo my w sumie możemy tylko wziąć przed tak i zaraz zagrać. 4 i już gramy. Ten świat jest pasjonujący, bo na przykład są osoby, które mówią, wiesz,
Ja go znam jako fantastycznego flecistę czy oboistę. Ja go znam jako bardzo dobrego trębacza, więc jak ja słyszę, że on zagrał zły koncert albo nie brzmiał tak fantastycznie, to ja się zastanawiam, co tam się dzieje w środku, co było na próbach albo gdzie tkwi problem. Widzimy tutaj na zdjęciu, co po niektórych muzyków z jakąś zupełnie burzą loków w miejscu, w którym teraz są krótkie i siwe włosy. Moje doświadczenie mówi o tym, że od orkiestry kameralnej już jest jakieś takie umiłowanie hierarchii nie do podważenia. To znaczy do dyrygenta mówi się maestro, potem są koledzy, ale nie kwestionuje się, czy jakiś sposób grania w takich współczesnych formacjach. Nie sugeruje się też lepszych rozwiązań, nie mówi się o tym, że coś jest złego. Jest to stosunkowo bezpieczna praca. Więc myślę, że te wszystkie regulacje odnośnie dyskrecji pracy, że nie komentujemy kogoś innego, nie gra się na przykład na korytarzach solówek innych osób. Jeżeli jest dwóch pierwszych flecistów, ale jeden ma solówkę w tym tygodniu, to ten drugi nie ćwiczy jej w garderobie obok. No bo tak się po prostu nie robi, bo to wpływa bardzo stresująco na morale tego pierwszego, który w tym tygodniu musi wyjść i zagrać. Więc jest taki, jest, te obostrzenia co do bezpieczeństwa w orkiestrach na instrumentach współczesnych są bardzo silne, powodujące taki konformistyczny troszeczkę stosunek do muzyki. I to jest ogromne grono ludzi, które preferuje to, dla których muzyka jest zawodem. Nie mają tej siły na starcie na przykład z kimś, jakimś innym taranem. Nie mają też potrzeby na przykład nadwyrężać swoich przemiłych znajomości z garderoby. Tak naprawdę chcą mieć kolegę, z którym dalej będą pili kawę i herbatę. I trochę ten aspekt jest inny wśród tak zwanych barokowców, ponieważ my możemy pewnych projektów nie brać jako freelancerzy. Nie musimy z niektórymi osobami grać, nie musimy się dogadywać z niektórymi osobami. Możemy sobie czasem pozwolić na to, żeby powiedzieć po prostu nie, sądzę, że ta fraza jest zbudowana zupełnie inaczej niż ty ją grasz. No to następnie wyłożyć dlaczego. No z wszelkimi konsekwencjami tego, że ta osoba będzie się trochę czuła dotknięta. A może nie, może się gdzieś tam trenujemy w tym, że to tak naprawdę chodzi tylko o muzykę. Gram z 10 osobami, to jest 10 różnych wersji i naprawdę, wierz mi, każda z tych osób mówi, że to ona ma rację i tak jednego dnia przyjeżdża Bartel Kejken, to taki absolutny mistrz fletowej gry i w ogóle muzyki dawnej. U niego wszystko ma swoje miejsce, czas, artykulację, porządek. A następnie miesiąc później przyjechał na przykład ktoś, kto kompletnie kwestionował to, co on powiedział. Są osoby, które grają bardzo po wierzchu na skrzypcach i produkują przepiękny dźwięk. A za parę miesięcy spotykam kogoś, kto mówi, że tak się w ogóle nie gra na skrzypcach barokowych. Na skrzypcach się naprawdę zatapia smyczek w tej strunie. Bardziej przypomina to pracę w pracowni rzeźbiarza niż malarza. Tak, zgadzam się, że pewnie wiele osób nie zgodziłoby się z moim liberalnym podejściem do tekstu muzycznego. Zgadzam się. To jest tylko absolutnie szkielet. Mając jedną partię zapisaną, i biorąc pod uwagę, że ta jedna partia zawiera w sobie fagot, kontrabas, lutnie, klawesyn, organy, a może nawet perkusję zapisaną, to jest tylko absolutnie szkielet. Jedna z tych nut może naprawdę być zagrana, ta partia rzeczywista może być zagrana w jednym instrumencie i to już właściwie wystarczy, bo partia jest zrealizowana, a teraz wszystkie inne już mogą grać cokolwiek innego. Myślę, że mistrzem w ogóle jest Tomek Pokrzywiński w tym. I pytanie o to, czy on to kiedyś zrobił, a myślę, że od ostatnich jakichś 2 czy 3 lat pytanie jest, czy on tego kiedyś nie zrobił. Bach jest takim kompozytorem, gdzie rzeczywiście to jest tak przemyślane i tam nie ma przestrzeni zbyt dużo na własną interpretację i dodawanie nut. Ale w większości przypadków Vivaldi, Telemann, Händel, cały styl przedklasyczny, naprawdę to jest po prostu szkicowe zapisanie z jakiegoś zjawiska i teraz każda interpretacja może być inna. Leopold Mozart pisze o tym, że żeby nie używać wibracji jak ci, którzy trzęsą ręką tak mocno, że brzmią jak starcy z jakąś chorobą. Jedni czytają, że tego nie wolno robić, a inni mówią, skoro o tym wspomina, to znaczy, że byli tacy, którzy tak robili i to daje nam licencję przy historycznie poinformowanym wykonawstwie na to, żeby tak robić. Thank you.
natury jesteśmy egocentryczni, szczególnie jako muzycy. I to wygląda trochę tak, że jak się coś uda, to każdy rzeczywiście jest ojcem tego sukcesu, i co jest oczywiście prawdą, bo każdy uczestniczący muzyki jest ojcem sukcesu. Natomiast jak to jest naprawdę, Martyna jest często sama. Wraca i często trudno jest mi zrozumieć, myślę, że innym muzykom tak samo, ogrom rzeczy, z którymi ona się zmaga, dochodząc do pewnych rozwiązań czy do pewnych decyzji. Ktoś powie, że zwracasz się do mnie w taki sposób, że mnie to blokuje na przykład, to można już za 2 tygodnie spróbować inną formę komunikacji. Siedzisz tak i jak coś jest niejasne, to mi powiedz, to ja postaram się to inaczej sformułować, bo jak czasami na przykład mówię w jakiś niejasny sposób, to jest takie wrażenie z twarzy, czytam, jakbyś mi nie ufał, a nie wiem, że to jest brak zrozumienia. Martyna odpowiada na pewne pytania, zanim są jeszcze postawione, zanim są zadane. To jest tak, jak ktoś na przykład w pewnym wieku przestaje widzieć dobrze nuty. W tym momencie, jak damy mu za małe nuty, to wina jest tego kogoś, że już nie ma mocniejszych okularów, czy tego kogoś, kto po prostu nie pomyślał, że mam na tym projekcie średnią powyżej 50 roku życia i dla tych 3, 4, 5 osób kluczowych potrzebujemy mieć duże wydawnictwo. Tak prosta sprawa, jak osłabimy orkiestrę tym, że damy im zbyt małe nuty i na aut wyrzucimy osoby, które mają na przykład 50 lat i nie dowidzą tych nut, to pozbywamy się 5-6 osób, które są bardzo ważnymi czynnikami w sukcesie orkiestry. Pytanie, czyja to jest wina? Ja myślę, że cały czas to jest kwestia szefa, który czegoś tam nie przewidział, bo taka jest funkcja szefa, żeby wybiec tą myślą bardzo daleko i bardzo szeroko i na boki, żeby zabezpieczyć te sprawy. Nie może być tak, że jeździmy lepszym autem niż instrument, na którym gramy. To jest wyścig szczurów w dużej mierze. Jest bardzo dużo dobrze grających skrzypków, a tak naprawdę ci z lepszymi instrumentami po prostu wygrywają, bo mają dłuższy rezonans, bo zachwycają jednym dźwiękiem, bo słychać ich dalej, bo nie słychać szumów, chrobotu jakiegoś smyczkowego itd., jakichś takich nieprzyjemnych. Dobry instrument polega na tym i dobry smyczek, że po prostu jest zminimalizowana ilość szumów na rzecz dźwięku. Ma dużo więcej rezonansu, czyli tego momentu, w którym dźwięk jeszcze brzmi, pomimo że już nie gramy. I ten rezonans, ta przestrzeń czasu, którą mamy na wybrzmienie, powoduje, że my możemy na przykład przejść do pozycji albo zmienić, albo jakiś akord dziwny ułożyć. Skutkiem czego ta frakcja czasu pozwala nam być po prostu lepszymi instrumentalistami. Udaje nam się ukryć tą taką kuchnię, a jak ktoś ma gorszy, to tej kuchni słychać, skutkiem czego on wychodząc na scenę, on jest już pospinany, bo on wie, że będzie słychać w połowie kuchnię, a w połowie piękne granie. A ktoś z lepszym instrumentem wychodzi i on po prostu ma świadomość, że spokojnie damy radę to zakryć. Nawet jak coś się nie uda, to będzie i tak piękny dźwięk, że większość z nas się nie zorientuje, że coś jest nie tak. Pojechaliśmy do Pragi, koncert był Troje Skrzypiec, Basso Continuo, bardzo miłe miejsce, festiwal, na który zaprosiła nas nasza serdeczna Jana Semeradowa. Zagraliśmy koncert Vivaldiego, solowy koncert, sala, owacja, wszystkie takie miłe rzeczy. Zostawiliśmy w hotelu instrumenty i poszliśmy coś zjeść, i oczywiście na czeskie piwo. I jak wróciliśmy 20 po 12, to Adam poszedł do pokoju i tylko powiedział, a my tam gadaliśmy na korytarzu. I Adam powiedział, ktoś się włamał do nas do pokoju i łomem wyłamał drzwi. Wszystko było wywrócone, tak jakby po prostu całe koszulki, spodnie, skarpetki, wszędzie były po prostu porozrzucane. Wszystkie, absolutnie wszystkie szuflady były pootwierane i nasz skrzypiec nie było. Zawołaliśmy oczywiście policję. Jakie jest uczucie? Nic nie ma. Nic się nie czuje. Tak jakby ktoś wypruł całkowicie jakiekolwiek emocje, jakby nie dało się niczego odczuwać, ponieważ jakby organizm blokował jakiekolwiek odczucia. I zaczęłam rozmawiać z tym policjantem.
I on zupełnie nie rozumiał, dlaczego skrzypce mają dla nas taką niesamowitą wartość. Że są rzeczy, których ja na nich potrafię grać, a na innych nie. I one są częścią mojej tożsamości po prostu, jako muzyka. I to nie da się tego wytłumaczyć. A on na to powiedział, że on też ma taką jedną broń, którą bardzo lubi. I też sobie potrafi wyobrazić, bo ona rzeczywiście idealnie w ręce leży. I jak on nią strzela na szczelnicy, to zawsze ma większą celność. Oczywiście można by powiedzieć, chłopie, no ale to jest pewna różnica pomiędzy twoją bronią, którą jest produkowana seryjnie, a moimi skrzypcami, które są po prostu wytworem jednego lutnika, który jest fantastyczny i żył we Włoszech tam, nie wiem, w XVII wieku. To brzmi tak, jakby on sobie żartował albo jakby nie rozumiał, na czym to polega, ale ja myślę, że w sumie o to chodzi. To znaczy on ma jedną taką, jedną spośród całego arsenału, który prawdopodobnie czeska policja mogłaby mu zaoferować. On ma jedną, która mu tak leży w ręce, że on prawie zawsze trafia. To jest ten instrument, który tak naprawdę leży mi w ręce, leży mi w mojej osobowości i z nim mam więcej trafień po prostu. Pojechaliśmy do domu, całą noc nie spaliśmy, bo to jest oczywiste po prostu. Pojechaliśmy na komendę. Załatwiliśmy sobie jakieś instrumenty, żeby po prostu można było dalej grać następne koncerty. W panice je załatwialiśmy. Dostaliśmy telefon, że moje skrzypce są znalezione. Po tygodniu. Okazało się, że ten mężczyzna, który się kręcił po hotelu, to był narkoman, który szukał łatwego łupu. Wyniósł te skrzypce bez żadnego problemu z hotelu. Po prostu nie był przez nikogo zatrzymany. Niestety przez miesiąc skrzypce musiały zostać na komendzie praskiej policji. I to były czasy, kiedy było 36 stopni latem, bo to był sierpień. I ja nie wiem, gdzie oni to trzymali. Ja nie wiem, ale piękny włoski instrument miał zmarszczony lakier. To znaczy, że tak naprawdę w tym futerale, w którym oni przechowywali, ja nie wiem, było 70 stopni, czasami 50, nie wiem, to było wystawione na słońce. I jak dostałam ten instrument z powrotem, to on właściwie nie grał. I musiałam oddać instrument do lutnika. On go z powrotem wyprasował i ponakładał warstwy zabezpieczające, ale to był bardzo długi proces. I on już nie gra dokładnie tak samo, jak grał wcześniej. No ale to tak jest, nie wiem, to tak samo jak po porodzie, się nie jest takim samym jak przed porodem, albo na przykład, nie wiem, jak się ma wycięty wyrostek robaczkowy, też się czegoś nie ma, a przyzwyczajam się do tego. A tak jakby się nie przyjmował do wiadomości, że to w ogóle może być prawdą. To znaczy takie wrażenie, że za chwilę się obudzę i to na pewno jest jakiś strasznie zły sen i ja teraz się rano obudzę i pójdę na parówki i jajecznicę, a tylko, że nie da się wybudzić, bo ten koszmar po prostu trwa. I to nie jest tak, że to nie istnieje, tylko to właśnie jest prawda. Uważaj, bo tam jest mysz. Dorotka miała mysz i ja nie mam zamiaru mieć tej myszy w środku. Ja nie będę jej gonił po domu. Zostaw ją na dworze. Wiem, że to jest twoja Dorotka ukochana, ale... No bo już nie ma mieszy. Nie, chyba to jest za mało. Unitra. Takie u nas mamy sprzęt. Dostaliśmy od rodziców Adama. Chciałaś z życia pastuszków, to masz. Ja zakochałam się w Adamie. Adam był jednym z tych skrzypów, których pewnie tak każda szkoła ma takiego, który gra wszystkie solówki i był tym solistą skrzypkiem. Miał taki status takiego no, wymiatacza i takiego skrzypka konkursowicza, który grywał te wszystkie melodie cygańskie, wieniawskiego, koncerty z orkiestrą szkolną. A ja w tym czasie, jak już wcześniej mówiłam, zaliczałam swoje najbardziej słodkie lata w nic nie robieniu. Piąta klasa liceum, byliśmy już parą i potem zainteresowałam się muzyką dawną i Adama też zaczęło to pasjonować. Obydwoje skończyliśmy skrzypce współczesne, ale już wtedy zaczęliśmy grać razem na skrzypcach barokowych. No a potem się okazało, że ten zawód, który wybraliśmy, czyli muzyka dawna, to nie jest tyle granie na skrzypcach, co to jest przede wszystkim społeczne umiejętności. Umiejętności zdobywania ludzi, umiejętności przebywania z nimi, powodowania, że granie wspólnie jest po prostu niezapomnianą przygodą. Mój mąż jest introwertykiem.
więc ten aspekt budowania relacji nie był mu zupełnie najbliższy. Z takiego wyjazdu czy wspólnego koncertu nie jego zapamiętywano, tylko mnie, bo jestem trochę głośniejsza, bo jestem ekstrawertyczna, bo jestem jak taki mały ludzik, który biegnie do innych i woła: ludzie, ludzie, jak dobrze, że jesteście. A Adam w tym czasie by wziął książkę i poszedł na bok i czytał. Więc był taki moment rzeczywiście w naszym życiu, w którym zaczęto się do mnie zwracać częściej niż do niego o koncerty solistyczne, takie solowe. I muszę przyznać, że musiał sobie z tym poradzić, ale ja sobie też musiałam w jakiś sposób z tym poradzić. I tutaj w związku to był taki moment, w którym niewiele rozmawialiśmy o tym, bo każdy musiał sobie jakoś tą sprawę poukładać. Czy wszystko było oczywiste, ale niekoniecznie proste emocjonalnie. Ja nie mam żadnego takiego problemu z tym, że ja nie wiem, czy ja powinienem jako mężczyzna, czy jako ktoś się czuć, że zawiedziony, że nie bardzo rozumiem, gdzie tu jest jakiś problem. A nigdy nie miałeś? Nie. Ja uważam, że jeżeli ktoś coś robi dobrze, ktoś się w czymś odnajduje, to bardzo dobrze. Jeżeli sprawdzasz się w jakimś repertuarze, jeżeli... No ja nie wierzę. Tak, znaczy rzeczywiście ja nie wierzę. Znaczy mnie bardzo przekonuje fakt. Bo ja pamiętam, fakt. Teraz już tak, bo siedzimy tak jak siedzimy teraz, wiesz, tam i siedzimy i masz w sobie jakąś taką ogromną, taką ogromny feminizm w tobie jest, nie? Od paru lat. Ale ja myślę, że taki okres tam, wiesz, gdzie to był przejściowy, bo ty jesteś jednak super skrzypek, nie? A tutaj... Ale ja naprawdę nie widzę problemu żadnego w tym, że jesteś muzycznie bardzo dobra i że ci to wychodzi. I nie miałeś nigdy tego momentu, że było to trudne, tak lekko po grudzie szło, tak po wnętrzu duszy? Momenty się zdarzają tego typu, że na przykład są inne pomysły, tak? Jeżeli gramy, zaczynamy, to jeszcze pamiętam, jak w naszym pierwszym zespole w Parnassosie współpracowaliśmy, to były momenty, gdzie pomysły były różne, czy były różne wyobrażenia danych momentów i wtedy oczywiście ja walczyłem o swoje rozwiązania, Martyna walczyła o swoje i jakoś gdzieś się tam coś z tego wykluwało, ale nigdy nie... Ja może też nie jestem osobą przesadnie ambitną, która ma przekonanie, że jedna wersja jest prawidłowa. Stroję się. Do grania. Sobie gramy, to miejsce całe to nie jest dobre, ale są równoległe. Ale są niedobre. Mam jasne wyobrażenie, kto ma być drugim i albo moim partnerem, albo kto ma ze mną siedzieć w pulpicie. I będąc tym kimś w pulpicie, zachowuje się jak ten, którego ja bym chciał mieć. Z takiej fuzji dwóch osób o niesamowicie silnych osobowościach, czy też charakterach. Tak, oczywiście. W momencie, kiedy potrafią ze sobą współpracować i szanują się, doceniają się na pewnych polach, swoją wyższość też zauważają w pewnych estetycznych czy też technicznych parametrach, to jest przepiękne, bo ten efekt jest 5 razy lepszy. Była to audycja z Pracowni Artysty 12. edycji Juliet M. Festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Julity Ślędzińskiej. Organizator: Galeria imienia Ślędzińskich w Białymstoku. Dyrektor artystyczna festiwalu: Anna Urszula Kucharska. Realizacja: Agnieszka Szwajgier, Polskie Radio. We współpracy z Sounds and Stories.